Teatr na faktach. Słuchowisko dokumentalne, kiedy jesteś pomiędzy wodą a lwem morskim, uciekaj. Jak wyobrażałaś sobie... Jakiś dziad? Na pewno po 40. Raczej myślałam, że to będzie ktoś... Dziaduś! Jak wyobrażałaś sobie Bajarza, zanim poszłaś na pierwsze spotkanie? Na pewno nie wyobrażałam sobie tego w ten sposób. Raczej myślałam, że to będzie ktoś... może w takich powłóczystych szatach? Jakiś dziad? Usiądzie i będzie opowiadać. Jak zrobiono badanie, kim jest przeciętny europejski opowiadacz, to wyszło, że jest to kobieta w średnim wieku. Na pewno po 40. Myślę, że różni opowiadacze mają różne tutaj jakieś swoje wersje. I czekać. Opowiadać i czekać. To były takie czasy, że byliśmy na podwórku od rana do nocy, więc jak byliśmy wszyscy razem, to było spoko. A jak wszyscy się rozeszli do domu, to wtedy się okazywało, że jestem mała i się bardzo boję. I wtedy... Dziaduś! Mój dziaduś. To był najwspanialszy opowiadacz w ogóle w historii świata. On miał na każdą okazję jakąś historię. To był opowiadacz, który miał wielkie serce. Potrafił słuchać. To jest moim zdaniem w ogóle najważniejsza cecha opowiadacza, żeby potrafił słuchać. Nie opowiadać. Słuchać. I sprawił po prostu... Paco Abril napisał esej i on wymienił dary, jakby co się dzieje, gdy opowiadamy dziecku historię. Pierwszy punkt. Gdy opowiadasz dziecku historię, to mówisz mu tak naprawdę, że je kochasz. I to jest właśnie to. Pierwszy punkt. Gdy opowiadasz dziecku historię, to mówisz mu tak naprawdę, że je kochasz. I to jest właśnie to. I mój dziaduś właśnie tak opowiadał, że za każdym razem było wiadomo, że to jest ten moment i że jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie i że ta historia temu służy, żeby to jeszcze bardziej pogłębić. Moja córka była mała i któregoś razu ona mi zamknęła książkę i mówi: nie chcę czytać. Opowiedz. Co ja mam opowiadać? Nie chcę czytać. Opowiedz. Co ja mam opowiadać? Przecież ja nic nie umiem. I wiesz, i mi się przypomniało właśnie, jak opowiadał mi mój dziaduś, jak byłam dzieckiem. To jest, no... miłość w najczystszej postaci. Miłość w najczystszej postaci.
Jak byłam w Meksyku, spotkałam takiego opowiadacza. Poznaliśmy się, gdy mieszkał na południu w Chiapas. I trafił tam, dlatego, że właśnie dostał stypendium, no taki projekt, żeby zbierać tradycyjne opowieści z tam, to co wioska, jest inny język, inna kultura. I on mi o tym opowiada i mówi. No tak, jeździłem, rok jeździłem. Ale nic się nie dowiedziałem, nie? Opowiadali mi to, co w książkach jest. To, co wszystkim opowiadają. To, co opowiadają każdemu turyście, który tam się pojawi. Nic. Nic nie warte to było. I tak sobie pomyślałem, to jest niemożliwe, że jest tylko to. To jest niemożliwe. I chociaż stypendium mi się skończyło i projekt się skończył, jeździłem do nich jeszcze kolejny rok. Już nic nie pytałem o żadne historie. Jeździliśmy, pracowaliśmy w polu, piliśmy, na pogrzebie byłem, na weselu byłem, na chrzcinach byłem, jeździłem. Nie pytałem ich o historię. Nauczyłem się języka i któregoś razu pojechałem znowu. Usiedliśmy sobie i wtedy pierwszy raz po 2 latach usłyszałem prawdziwą historię, opowieść. I mogłem ją zrozumieć, bo opowiadali ją tylko w swoim języku, nie po hiszpańsku. I jak mi ją opowiedzieli, to wiedziałem jedno. Nigdy jej nie opublikuję. Nigdy jej nie wydam. To jest historia tylko dla tych, którzy przez 2 lata będą tam jeździć, nauczą się języka, będą w stanie ją zrozumieć dokładnie tam, w tym miejscu. I też mi jej nie opowiedział. Proszę pana, proszę pana, pan jako twórca teatralny, to jest coś dla pana. To jest coś dla pana, bo to jest teatr. Na całej kuli ziemskiej meeting AA odbywa się według tego samego kanonu. Jak msza święta. Tam nie mogą nic zmienić. To jest dla mnie fascynujące. Na całej kuli ziemskiej wszystkie alkoholiczki, alkoholicy mają to samo nazwisko. Każdy się przedstawia, czy w Australii, czy w Polsce. Józef, alkoholik. Kaśka, alkoholiczka. No bo wie pan, ma to strukturę swoją. I tam są opowieści. Ale jakie tam są opowieści? To po prostu włos się jeży na głowie. Rozumiem, czyli takie... Tam są opowieści po prostu wzięte z ducha, z życia, z codzienności. Córka, która nie chce mnie widzieć na oczy. Nigdy. Nawet jak będę umierał. Nie przyjdzie do mnie, nie pokaże mi wnuków. Po prostu... Pan może pójść na meeting otwarty. W internecie jest spis meetingi AA we Wrocławiu i tam jest literka O. To znaczy, że jest otwarty. Każdy może przyjść, powiedzieć dzień dobry, nie tłumaczyć się, nie usprawiedliwiać się, dlaczego pan przyszedł. I to jest dla każdego. Mhm. I na przykład wie pan, żony alkoholików se na to chodzą. I będzie mógł pan usiąść na tym otwartym, przyjść, przywitać się, zapytać się, czy mogę posiedzieć z państwem. Czy mogę posiedzieć z państwem? Tam pewnie ktoś jeszcze będzie, może i moi studenci. I sobie pan posiedzi. I czasem ktoś nabiera takiej weny, że opowiada. Opowiada coś, czego nie znajdziemy w literaturze. Ani nie znajdziemy, ani sami byśmy sobie tego nie wymyślili. Bo na tym meetingu jest taka dziwna, się wytwarza taki klimat. Strasznie szanujący opowieści. Tam ludzie nie przerywają sobie. Była tam taka pani, która mówi... Ja muszę tu przyjść. Jest alkoholiczką od 30 lat.
Ja muszę tu przyjść, żeby się podtrzymać tego stołu. No nie wymyśliłbyś ktoś, no... Absolutnie gotowy scenariusz. Ale jakie cudne. Był chłopak, student, który wstał, powiedział tak... Jak jeszcze raz wezmę to gówno do ust, oświadczam, że się zabiję. Bo mam dosyć. I ty se coś takiego słuchasz. On był narkomanem i alkoholikiem. I był już tym tak zmęczony, tak wykończony po prostu, że miał potrzebę oświadczyć, że nie da rady, że się... Opowieść marynarza, który pół roku pływa kompletnie trzeźwy. Wraca, wysyła żonę do spa z córkami, żeby ich nie było. Kilka miesięcy z wódką do sufitu pije samotnie. Gotowe, wie pan. Elisie, rozgadałam o tym alkoholizmie, bo to są rzeczywiście, proszę pana, autentyczne opowieści, no, baśniowe. Baśniowe? Dlatego, że całe te dzieje bohaterki baśniowej znajdziemy w dramatach dnia codziennego, prawda? Jeśli ona jest w żałobie, bo coś ją opuściło, to nie musi być śmierć, to w baśni jest pokazana w popiołach, prawda? Jeśli jest dobra, to w baśni jest piękna. Jest tak piękna, że nawet słońce patrzy na nią i mówi słońce, że takiej pięknej jeszcze nie było. Prawda? Jeśli jest... To jest cudowne. Ja w tym motywie baśniowym po prostu uwielbiam. Jeśli jest bezsilna, to... No teraz mówię o bohaterce, bo lubię dziewczyny baśniowe. No ale chłopaków też. Jeśli jest bezsilna, ale chłopcy też to robią, no to nie idzie do psychiatry, ani nie wali głową w ścianę, ani nie opowiada, tylko idzie spać. To jest nadzwyczajne. To jest praktyczna podpowiedź. Jeśli jesteś w czarnej jamie, idź spać. Idź spać. Obudzisz się inny. A też myślę sobie o tym, w ogóle... No jak czuję się bezsilna, jak widzę... No jest z każdym dniem jakaś informacja nowa przychodzi, że ręce opadają. To idę spać. Alkoholik to nie musi być menel śmierdzący, prawda? Bezdomny. Że profesor rozchwytywany na świecie też może być alkoholikiem, prawda? No, a to jest chyba ważne, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy to od siebie odsuwają. Tak. To jest cały festiwal, operetka odsuwania i samooszukiwania się. I im bardziej mama, tata, przyjaciel, żona, narzeczona pomaga, tym gorzej, tym dłużej trwa dojście do dna, żeby na czworaka pójść. Ja sobie z tego sprawy nie zdawałam i zadzwoniłam na odwyk. Zadzwoniłam, czy może moja przyjść koleżanka, bo jest alkoholiczką. I pani mówi... Proszę pani, ona sama musi zadzwonić. Jakbym wiedziała, może bym oszukała, że jestem nią. Ale to nie tędy droga. Ona sama musi na czworakach czy na dwóch nogach zadzwonić i zamówić sobie miejsce w szpitalu. Za tydzień, za dwa, za miesiąc będzie miejsce. I tam jest cały uniwersytet. Wykłady, meetingi, warsztaty. Co nie jest powiedziane, że jak wyjdzie z odwyku, to nie będzie pił. Może od razu się upić. I biedne są te żony, które nie pójdą, i się nie dowiedzą. I oszukują. Bo to chodzi o to, że one mają mówić prawdę szefowi, że... Nie przyszedł do pracy, bo jest pijany. A nie mówić, że... Nie przyszedł do pracy, bo ma grypę. Nie sprzątać jego żygowin. Nie prać tych śmierdzących ciuchów. Po prostu nie przynosić mu soczków z miłości, prawda? Rzeczywiście, to jest ten dramat z innej strony. To jest też dramat, wie pan, ignorancji. Bo ja widzę, jak nic nie wiedziałam o chorobie alkoholowej. Mi się wydawało, że ja po prostu mogłam go poprosić. Ukochanego czy syna. Proszę cię, jeśli mnie kochasz, nie rób tego. Popatrz na nasze dzieci i tak dalej. A to nie tędy droga. To jakbyś miała prosić osobę z cukrzycą, proszę cię uprzejmie, nie miej cukrzycy. No, jeśli mnie kochasz, nie miej reumatyzmu.
O, chyba mnie nie kochasz. No to to jest to. Po prostu choroba. No to jest niesamowite. Ta wajcha w głowie się przekręca i zaczynamy patrzeć, że jednak ignorancja. Ignorancja jest dramatem. Ktoś tak ładnie powiedział, że umysł działa jak spadochron wtedy tylko, kiedy jest otwarty. A jak jest zatrzaśnięty, a ja nie muszę chodzić na a, ja nie muszę się dowiadywać, bo ja to wszystko wiem, ja to czuję. A to nie tędy droga. Musisz otworzyć umysł i pokornie pójść do pierwszej klasy i się nauczyć. W ogóle wychodzenie ze strefy komfortu jest konieczne, żeby się czegoś nauczyć, mam wrażenie. Ostatnio o tym myślałem, że jakbym zaakceptował, że jest w miarę dobrze, to przestanę się uczyć. Był taki ksiądz w Poznaniu, którego znałam już wcześniej. A? Bardzo ceniłam, lubiłam i czekałam na taki moment, kiedy coś, bo już różni ludzie mówili, że coś się będzie działo. Więc z wypiekami na twarzy przyszłam na spotkanie i jak usłyszałam, że chcę zainicjować właśnie wspólnotę, która z bezdomnymi się przyjaźni, to sobie pomyślałam, masakra, kompletnie nie dla mnie. Jestem zawiedziona, rozczarowana. Tak na to czekałam. No ale na początku bardziej dla tych ludzi, którzy się spotykali, też się spotykałam. No i potem, a potem już sobie dzisiaj życia bez tego nie wyobrażam. A to jest jakiś ośrodek? Że można się tam spotykać? To jest wspólnota. Mam jakby... Najbardziej zależy na tym, żeby budować takie prawdziwe relacje i po prostu z nimi być, tak towarzyszyć im. I z tego naprawdę rodzą się różne, nawet takie, można powiedzieć, że przyjaźnie. Wow. Tak. Jak może na początku tak się wydawało, że pomożemy im, czy coś zrobimy dla nich, no to się okazuje, że oni nasze życie wywracają do góry nogami, że oni nas zmieniają, bo są tacy... Im już nie zależy na żadnych pozorach. Naprawdę są sobą i są tacy otwarci. Często demaskują u nas różne takie zachowania. Są tacy bezpośredni, bardzo. To dużo daje. Jest taki kapitan. Ja też do końca nie wiem, ile z historii, które on opowiada, to jest prawda, ale to jest taki prawdziwy gawędziarz i bajarz. Czego on to w życiu nie robił, czego nie doświadczył, co się w ogóle w głowie nie mieści. I... A co ja chciałam o nim powiedzieć? Chodziłam kiedyś do szkoły muzycznej i grałam na pianinie. A potem długo, długo nie grałam. Nie jestem w tym zbyt najlepsza. I on kiedyś mnie pyta, bo słyszał właśnie, jak na tym obiedzie grałam jakąś tam pieśń. Ty, ile tam klas skończyłaś tej szkoły muzycznej? Ja mówię, no drugi stopień skończyłam. To wiesz co, jak na drugi stopień to kiepsko grasz. Ale to jest takie, wiesz, nie takie oceniające, tylko takie proste i prawdziwe, że nie można się nawet na to obruszyć. Wow. A te ich historie? Oni w tych więziach z wami dalej są w bezdomności? Nie mają swojego konkretnego miejsca? Czy jak to? Różnie to bywa. Na przykład Ela, którą poznałam 4 lata temu. Jak się poznałyśmy, to mieszkała na dworcu. A teraz, po tych 4 latach, mieszka w takim domku na ogródkach działkowych, ale całorocznym. Ma pracę na pełen etat. Jest osobą ubogą, ale no wiele się w jej życiu zmieniło.
Jakby mówię o tym nie dlatego, że my cokolwiek zrobiliśmy w tej sprawie, bo nic nie zrobiliśmy. Ani nie znaleźliśmy jej tej pracy, ani nie... No, ale jakoś wierzę, że takie samo towarzyszenie już jakoś czasami tych ludzi podnosi. Daje im taką wiarę, że jak ktoś w ciebie wierzy, to może rzeczywiście coś się uda, nie? Pewnie. Wiem, że słowo jest ważne. Czasami przechowujemy różne słowa. I takie, które nam dodają odwagi, i te, które nas gdzieś tam łamią, nie? A ty? Przechowujesz takie słowa? Myślę, że tak. I te negatywne, i te pozytywne. Tak, tak. Na przykład one są związane także z takim mocno z poczuciem wartości, jakie się ma. To, co się słyszało, jakie słowa się słyszało w dzieciństwie, co się o sobie słyszało. Ja to dość późno zaczęłam odkrywać, że na przykład to, w czym się czuję silna, na to miało wpływ to, co słyszałam od rodziców, nie? No, tak, także to słowo ma ogromną moc. Naprawdę można zachęcić kogoś do zrobienia czegoś, czego się nie wyobrażałoby sobie, że mógłby. Trochę tak bezdomni z nami robią, że zaczynamy przy nich robić rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli, że zrobimy. Albo prowadzą nas w takie miejsca, gdzie byśmy nie podejrzewali, że trafimy. To są takie nieoczywiste historie. A zaczynamy zawsze od tego spotkania, że pytamy o imię. I szczególnie na początku, jak zaczynaliśmy się spotykać, to wiele osób było wzruszonych i mówiło, że oni od miesięcy swojego imienia nie słyszeli. Bo raczej słyszeli takie epitety w stylu żul, włóczęga, pijak. A nie słyszeli swojego imienia, nie? A to tak przywraca godność. No, kiedyś do naszych drzwi w bloku zapukał jakiś pan i mój mąż otworzył. No i poprosił o jedzenie ten pan chyba, a mój mąż mówi... A jak ma pan na imię? I on aż po prostu się tak cofnął zdziwiony, mówi Zbyszek. No i co tam, panie Zbyszku? Jak to pana życie się potoczyło, że tak... I po prostu już taki oddech i już popłynęła historia. Już nawet nie pamiętał o to, po co przyszedł, a już... Już zupełnie inaczej, nie? Jest w tym coś takiego... Nie wiem. Nie chcę tego nazwać odwagą, bo to jest drugi człowiek po prostu. Ale takim złamaniem stereotypów, że... Super to jest. Żeby nie myśleć w ten sposób. No ja jak miałam 17 lat i przyjechałam do Turcji po raz pierwszy, to kiedy pierwszy raz widziałam, no wiesz, architekturę, ulice, miasta, to nie mogłam się nadziwić, że tam siedzą dzieci na tych ulicach i pracują, tak? Chłopiec z wagą, tak? Albo chłopiec pucybut. No ten obraz był dla mnie... Były dwie rzeczy, o które pytałam dziadków. Dlaczego dzieci pracują i dlaczego nie ma pijaków leżących na ulicy? Bo to był obraz z Polski dla mnie. Po prostu zawsze pijany człowiek leżący na ulicy. Ja też nie mam dużego kontaktu. To znaczy, w ogóle nie mam kontaktu z osobami bezdomnymi, ale... Często jest taki znak równości między osobą bezdomną, a na przykład osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków. Nie zawsze tak jest i czasami to jest alkoholizm wtórny. Jest wiele osób rzeczywiście uzależnionych, ale czasami to wynika z tego, że właśnie znalazły się na ulicy. Bo jak się tam z nimi porozmawia, to naprawdę przespać noc gdzieś na schodach twardych zimą, nie napiwszy się wcześniej, to jest trudne. Więc często ten alkoholizm się pojawia później, nie? I naprawdę my dużej takiej pokory nabraliśmy, że w zależności od sytuacji nie wiadomo, jakby się nasze życie potoczyło, że czasami to są dwa błędy więcej, nie? Dwa błędy więcej. Że niewiele nas dzieli od takich sytuacji. My w Turcji często opowiadamy anegdotami, tak?
że na przykład mamy jakąś taką sytuację, powiedzmy, ktoś zbankrutował, tak? I siedzi i rozpacza, ale kumple go pocieszają, bo to też oczywiste, że takie tragedie życiowe muszą być przeżywane z jak największą ilością przyjaciół. I oni mówią... No wiesz, miałeś jak najlepsze zamiary. No ale chciałeś jak to ten chodza z tą historią o jogurcie, prawda? No zaryzykowałeś. No bo historia jest o tym, że siedzi chodza nad jeziorem i miesza. I idzie sąsiad i pyta... Chodza, co ty mieszasz w tym jeziorze? Jogurt sobie robię. No ja, chodza, w jeziorze jogurt? Jak ty to sobie wyobrażasz? Głupi jesteś? Ha, rzuciłem ja sobie tam drożdże... zakwas, a jak się zsiądzie, to dopiero będziesz miał minę. Czyli właśnie u nas w tureckim to słowo, że coś się zsiądzie, to jest trzymać, że jakiś interes się sprawdzi. I to jest właśnie od tego, że prawda, Turcy są słynni z zakładania różnych małych biznesów, prawda? Kebaby i różne inne restauracyjki, kawiarnie, no są przedsiębiorcze po prostu. Nawet jak jeżdżę po różnych małych miejscowościach, to zawsze gdzieś tam jest jakiś lokalny Kurd czy Turek, który właśnie sobie coś założył. Mały biznesik. No i właśnie tam tak... A nóż chwyci. A nóż się uda. A może znajdzie swoich klientów. Także to jest tak, że jakby to ta skłonność do opowieści, czy taka wrodzona... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, taka kulturowa narracyjność to też ułatwia takie... Życie. No życie, tak. Natomiast moja babcia była opowiadaczką. Taką... O, bardzo ładnie mówiła. Jakby też lubiłam jej słuchać. Jakby też dzięki niej doskonaliłam swój turecki, bo ja się zaczęłam uczyć go dopiero jako nastolatka. I właściwie nasze pierwsze spotkania z babcią polegały tylko na mówieniu. Bo trzeba było sobie opowiedzieć 17 lat życia. Ja opowiadałam jej swoje życie, czy swoją perspektywę wydarzeń, a ona swoją. I to też było ciekawe, bo babcia do opowiadania, a miałyśmy do opowiedzenia trudne wątki, bo chodziło o historię moich rodziców, która była raczej trudna, mojej matki Turczynki i mojego ojca Polaka. I ona do tej opowieści używała krzeseł. Krzesłami przedstawiała wszystkie różne sytuacje. Jak na warsztatach teatralnych. To bardzo też tak. Różnych członków rodziny naśladowała. I właściwie to może jest właśnie taki moment, kiedy myślę o tym, że człowiek jak ma te 20 lat, to jest tak zajęty jakby swoim życiem, jakimś takim zakochiwaniem się i różnymi takimi rzeczami, że w ogóle nie rozumie, że to jest jakby... No, że trzeba tak spędzić dużo czasu z osobami z rodziny, od których można się tak wiele dowiedzieć i tyle jakby pobyć z nimi. Ja to żałuję, że nie wykorzystałam tego czasu maksymalnie, bo te strzępki opowieści, właściwie te fragmenty opowieści, które mi zostały, są dla mnie... No, za mało jest ich. Za mało, żeby zbudować jakiś obraz życia mojej rodziny tam. Dlatego opowiadanie jest dla mnie takie ważne. Ponieważ mam kawał życia swojego w zawieszeniu, które trzeba opowiedzieć, pojąć jakąś opowieścią, tak. Bo gdyby nie opowieść z różnych perspektyw, to co? To ja bym mogła powiedzieć, że te kilkanaście lat mnie nie było, tak? Jest takie poczucie. Też miałem okazję być na statku, na takim rejsie. Ale cały czas czuję taki magnetyzm, że muszę tam kiedyś wrócić. Takie poczucie bez dna. W sensie, nie wiem jak to nazwać, takie... Coś takiego jak powiedziałaś, że jest ta nicość, a ta woda... Statek unosi się przecież na wodzie i potem bardzo... Bardzo długo masz głębinę i nie ma tak. Jakieś takie poczucie zawieszenia w kosmosie. Ej, a w ogóle
jakie śmieszne, co powiedziałeś teraz, bo ja wczoraj stworzyłam ilustrację i dokładnie napisałam coś w stylu tak, jak ty to teraz powiedziałeś. Tak? No, naprawdę. Aż muszę ci to pokazać. To było takie wyzwanie rysownicze na temat planety Ziemi i stworzyłam ilustrację z wielorybem, który jest w kosmosie. O kurczę, ale super. A ten znak na nim, to jest jakiś może wielorybi, jest coś takiego? Gwiazdozbiór? Tak. Ale super. To jest gwiazdozbiór wieloryba, ale on się chyba nazywa Cetus, czy coś takiego? Ale piękne. Jestem strasznie ciekawy tej historii o wielorybie. Tak maksymalnie. Ale nie wiem, czy ty... Czy chciałabyś ją opowiedzieć, czy wolałabyś ją sobie zostawić? Wiesz co, ona jest bardzo długa, więc chyba nie... Mhm. Ale mogę powiedzieć tylko początek. O. Jakby tej opowieści. Mhm. To jest o wielorybie Bruno, który jest bardzo samotny, ponieważ on pływa sobie po oceanach tak zupełnie sam. I kiedy wychylił się na powierzchnię, to usłyszał śpiew ptaków. I to mu się tak bardzo spodobało, że sobie postanowił, że już będzie śpiewać. I on śpiewał cały czas, ale nikt go nie chciał słuchać. Zastanawiał się po prostu, dlaczego nikt go nie chce słuchać. Czy to dlatego, że on tak okropnie śpiewa? Czy dlatego, że w ogóle śpiewa? Dlaczego? I nie spotykał na swojej drodze ani jednej żywej duszy. Ale pewnego dnia na jego drodze stanęła maleńka... Ej, ty nie boisz się natury? Jaką masz relację z naturą? Wydaje mi się, że na mnie natura wpływa w taki dosyć kojący sposób. Może to brzmi znowu jakoś tak, nie wiem, jakbym był jakimś eko-człowiekiem, ale nie o to chodzi. Wiesz, jak mieszka się w takim miejscu, w którym nie ma ludzi, czyli takim miejscem były Falklandy, wiesz, ja tam chodziłam pieszo do pracy, 20 minut w jedną stronę i ja nie miałam po swojej drodze ani żywej duszy? A szłam jedną z głównych ulic. Znaczy w sumie to tam każda ulica jest jedną z głównych, no ale szłam ulicą i tam nie było ani jednego człowieka. I wiesz, to jest takie, że człowiek po jakimś czasie zaczyna się oswajać z tą myślą. Że okej, że jest tutaj mało ludzi, jest natura dookoła i wieje wiatr bardzo mocno, ale to jest okej. To jest ciche, ale to jest okej. To jest... Znaczy, to jest czasami dosyć przerażające, ale wiesz, jest w tym coś takiego przytulnego. Były takie dni, że miałam ochotę wrócić do Polski, ale po tych 2 latach stwierdziłam, że nie. Że ja nie jestem w stanie żyć w mieście już. Że ja już nie chcę żyć w mieście. Ja się boję miasta, boję się ludzi, których nie znam. Dla mnie każda twarz, którą spotykam teraz na ulicy, jest obca. Taka zupełnie obca, taka... przezroczysta. Ja nie jestem w stanie żadnych uczuć czasami nawet wyczytać. No i wiesz, ja jestem raczej osobą taką pogodną, uśmiecham się często do ludzi, mówię dzień dobry, pytam jak się czują, albo nawiązuję jakieś takie krótkie rozmowy z ludźmi w sklepie. Ale tutaj się nie da. Ludzie nie chcą. Oni sobie wolą żyć tak w odosobnieniu, nie wchodząc w interakcje z obcymi, a z naturą to na pewno. Tęsknię za Falklandami, za oceanem, za spokojem, za tym, że ja mogłam sobie wejść na szczyt latarni morskiej, wiesz, albo szłam na spacer i byłam tylko ja, mój chłopak, ocean i obok pingwiny, lwy morskie, wielorybki i wiatr. Ale super to brzmi, jak jakaś inna planeta. Tak, to wyglądało jak inna planeta. A ta natura cię otworzyła na ludzi? Naprawiła mnie trochę. No, trochę mnie naprawiła. Bo tam mimo wszystko ludzie żyją w zgodzie z tą naturą. Bo to nie jest tak, że wiesz, że jest dużo ludzi, trochę natury, tylko tam jest sama natura i troszeczkę ludzi. I ludzie się muszą po prostu przystosowywać do tego, jakie są warunki na zewnątrz. Nie wiem, jaka jest pogoda, gdzie aktualnie przybywają, jakie gatunki zwierząt. Tak to wygląda. To jest inna planeta.
chciałabyś tam wrócić? Może kiedyś swoim dzieciom pokazać, gdzie mieszkałam? Bo to było dla mnie ogromne wydarzenie. To przeprowadzić się 18 tysięcy kilometrów od Polski, wiesz, na środku niczego, 1000 kilometrów od Antarktydy i... Fajnie by było tam kiedyś wrócić. Tylko boję się, że tam już nie będzie za bardzo do czego wracać. Wiesz, tak czasami sobie myślę, że jeśli ludzie o to nie zadbają, albo to zniszczą, to trochę tak... No nie napawa mnie to zbytnio optymizmem. No także... Sorki, że w ogóle ci to mówię. Fajnie wiedzieć, że jeszcze takie miejsce istnieje. A pływałaś też po morzu? Chyba raz zamoczyłam nogi, ale bardzo tam jest zimna woda, także... Nie, to znaczy chodziło mi, że w łodzi jakiejś, czy w jakimś... A, to tak, tak, tak. Płynęłam na taką wyspę, co się nazywała Kidney Island. Mhm. I tam trzeba było dopłynąć łódką. I popłynęłam tam. Mhm. A na tej wyspie nie mieszka nikt, oprócz lwów morskich, pingwinów i ptaków. To jak z gry w ogóle. Dopływam łódką. Tam tylko lwy morskie. To było straszne trochę, bo pamiętam, jak po prostu musieliśmy wejść po kolana do wody. Ja liczyłam na to, że będę tylko trochę mokra. A byłam bardzo mokra. Jeszcze padało. I weszliśmy. I aby dojść do pingwinów, trzeba było przedrzeć się przez takie wielkie trawy. Te trawy nazywają się tasak. I tasak grass to jest taka trawa, gdzie żyją głównie jakieś tam takie lwy morskie. To była taka misja nie z tej ziemi. Ponieważ one mogły czaić się dosłownie wszędzie. A przez to, że to było też, wiesz, to była po prostu wyspa trawy. Nic nie było widać. I mieliśmy jednego przewodnika, który nie był przewodnikiem, absolutnie. To był człowiek, który był po prostu na tej wyspie wcześniej tak ze 3 razy. No i to było przerażające, bo idziemy sobie wszyscy grupką, śmiejemy się. Jakieś lwy morskie sobie pływają w wodzie, jakiś samiec, jakaś samiczka. Idziemy i nagle, kiedy już mieliśmy wspinać się na górę, już mieliśmy skręcać taką małą alejką wolną od traw, i nagle ktoś krzyknął... Uciekać! Uciekać! I to był taki wielki lew morski, rany! O, rany! I to była jedna z najbardziej przerażających rzeczy w moim życiu, ponieważ kiedy znajdujesz się pomiędzy wodą a lwem morskim, to... Musisz uciekać! Musisz uciekać! I dodam jeszcze, że to było takie ciężkie, bo ja miałam kalosze, które ślizgały się po tych kamieniach! Ale one atakują ludzi, którzy się zbliżają, to jest takie naturalne, tak, czy... Tak, 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 to znaczy w pewnym sensie, bo one idą do wody, ale są też dosyć szybkie wbrew pozorom, ale... Uciekliśmy! Wow! To była przygoda! Oj... A jak byłaś na tych Falklandach i były te gorsze momenty, to uciekałaś też w świat historii, powieści? Ale czy napisałam jakąś? Tak, napisałam jedną historię. O pewnym człowieku, który mieszkał na odludnej wyspie, był tam sam, w drewnianym domku i co noc wyruszał na połów pereł. A i oprócz tego, że wyławiał perły z morza, to jeszcze cały czas czegoś szukał. Czegoś, co zostało mu przez morze odebrane. A twojej rodzinie opowiadasz opowieści? Bajki? W sensie takie bajki... Jakby chcieli może, to i bym opowiadała. A jak traktują tą twoją pasję? Nie wiem. Wiesz, chyba czasami nie rozumieją po prostu tego, że mam takie dosyć niestandardowe oczekiwania względem mojego życia i tego, jak ono wygląda. I tak ludzie tego nie rozumieją, bo nie wiem, nie mam pracy takiej stałej, działam tak bardziej, wiesz, jak taki freelancer, nie mam stałego dochodu, nie mam jakiegoś super ubezpieczenia ani karty multisport. No i tak... No wiesz. Wiem, co czujesz. Zupełnie.
A ostatnio zostało mi takie pytanie zadane, kiedy w końcu zalegalizuję swój związek. Takie bardzo dziwne to pytanie. Takie zimne to jest strasznie, takie wyzute z uczuć w ogóle. Tak nie wiem. No i może właśnie dlatego zaczęłam opowiadać, występować, bo gdzieś już tak w środku rosło we mnie takie napięcie. I to, że nikt mnie nie chce słuchać. To jak wyjdę na scenę, to ktoś mnie będzie słuchać, nie? Czuję, że miało to na ciebie ogromny wpływ taki właśnie. Mówisz o tej naturze. No wiesz, rzadko spotykam kogoś, kto mówi mi o takiej sile natury. O tym, że ona coś, a my coś tutaj. Że to jest być może trochę szał ciał w tym mieście, a tam jest inaczej. I to jest totalne, tak jak mówisz, odcięcie. Że to jakąś taką równowagę zdobywamy, że okej, okay, że to jest tylko to miasto, ten świat, jakieś nasze plany, jakieś kariery i tak dalej, a jest coś nienazwanego, co się dzieje z nami, jak jesteśmy tak blisko natury. Jakoś czuję to, jak mi o tym opowiadasz, że bardzo ci zazdroszczę tej przygody, że miałaś okazję tak długo tam pobyć. Tyle opowieści, które usłyszałem, i o prywatnym życiu opowiadaczy, i ich opowieści, które są ich ulubione, i zastanawiam się, jaka będzie ta moja. W baśniach bardzo często, tych, na których ja dorastałam. I ty zapewne też, być może. Może tak. Jest taki piękny motyw, kiedy w baśni głos szepcze: idź. Tylko patrz w tę stronę. Nie oglądaj się. Cokolwiek by się nie działo, nie oglądaj się. Jak się obejrzysz, to zamarzniesz. Albo zamienisz się w głaz. I tak jest teraz. I tyle nas próbuje przestraszyć. A baśń mówi: idź, nie oglądaj się. Nie patrz w tę stronę, bo sparaliżuje cię. I tak jest. Jesteśmy prawdziwie w baśni. Też bardzo lubię ten motyw baśniowy, tego zamieniania się w jakiś kamień albo w jakiś minerał, w sól. I była opowieść, że pojawiła się taka staruszka, która temu najmłodszemu, najgłupszemu chłopcu, który szedł jako ostatni i który podzielił się z nią jedzeniem, dała wosk, którym mógł sobie zatkać uszy i nie słyszeć tych jęków, czy tego czegoś, co się wydobywało zza niego, i mógł przejść spokojnie. Ale też pytanie, czy to jest, tak się zastanawiam, czy to jest rozwiązanie, żeby zatkać sobie uszy i przestać być świadomym, czy lepiej jednak słyszeć, że coś się za nami dzieje i... Ale nie wiem. Mam poczucie, że jeśli by zatkać uszy, nie ma nic w tym... Nie ma nic w tym z arogancji czy z ignorowania czegoś, co też jest, bo tak jak ten najmłodszy wnuczek, on różnił się tym, że on miał po prostu dobre serce. Serce to potęga, to potężna moc. I tak jak w baśni, ten, który idzie ścieżką serca, wszystko się dla niego otwiera i tam nie ma logiki. Nie ma logiki. To jest... magiczny świat, w którym żyjemy, i dlatego mamy wybór: albo słuchać i iść w strachu, który zupełnie paraliżuje. Więc wtedy zatkałabym uszy woskiem. Miałem bardzo długo taką potrzebę odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą moje myśli?
kim ja jestem, skoro nie jestem do końca tymi swoimi myślami? Największe pytanie, jakie... Kim jestem? Jakie można sobie zadać? Nie każdy jest gotowy na to pytanie. Dlatego w tej baśni również paradoks jest taki, że ten bohater szuka skarbu. I to on jest tym skarbem. Przypomina mi się taka opowieść. Bardzo znana, dużo ludzi ją opowiada. O tym, jak Szlemiel wędrował do Warszawy. Schemat jest taki. Jest sobie w hełmie... Żyd ubogi, który się nazywa Szlemiel. Ma żonę i wiele dzieci. Kiedy żona chodzi na targ, to on ich pilnuje. Ale myśli sobie o tym... Czy jest jeszcze jakiś inny świat poza hełmem? I nie wie, ale wydaje mu się, że jest. I pewnego razu przychodzi do hełma wędrowny Żyd i opowiada o wielkim mieście Warszawy. No i potem wędruje dalej, a Szlemiel zostaje z tym obrazem wielkiego miasta Warszawy. I pewnego razu myśli sobie... To już, to dzisiaj. Pakuje węzełek i wychodzi z miasteczka. I mija rynek, ulicę Neuezahl, a potem zadaje sobie pytanie... Jak trafię do Warszawy? Ale na szczęście w hełmie jest ulica Warszawska. A Szlemiel jest nie w ciemię bity i wie, że... Ulica Warszawska prowadzi do Warszawy. Więc idzie ulicą Warszawską. Potem idzie dalej, ale postanawia odpocząć. Siada na skraju drogi i już się układa do snu, ale wtedy myśli sobie... Kiedy się obudzę... Skąd będę wiedział, w którą stronę mam wędrować dalej? Ale Szlemiel jest mędrcem, z miasta mędrców, więc zdejmuje buty i ustawia je na gościńcu tak, że czubkami wskazują Warszawę, a piętami hełm. I kładzie się spać. I tak się składa w tej historii, że w pobliżu tego miejsca, w którym Szlemiel śpi, jest kuźnia. A w tej kuźni mieszka kowal, a ten kowal jest figlarzem. I kiedy widzi, jak Szlemiel się tak kręci i potem ustawia te buty, podchodzi do niego i kiedy Szlemiel śpi głęboko, przestawia te buty tak, że teraz piętami są zwrócone w stronę Warszawy, a czubkami w stronę hełma. Szlemiel się budzi, wskakuje w buty i wędruje dalej. I potem odnajduje ulicę, pierwszą ulicę tego miasta i to jest ulica Warszawska, no i to go upewnia, że jest na dobrej drodze, no bo... Ulica Warszawska prowadzi do Warszawy. Ale potem, to jest trochę zaskakujące, bo potem jest ulica Neuezahl i... Ona jest taka sama jak w hełmie. No i Szlemiel myśli sobie... Dobrze, no ona jest taka sama, ale nie ta sama. I zastanawia się wtedy Szlemiel... Czy w tym mieście, które chyba nazywa się Hełm II, jest też dom taki sam jak mój? I żona taka sama jak moja? I postanawia to sprawdzić. I to jest bardzo zaskakujące. Bo to wszystko jest. I puka do drzwi domu, który wygląda zupełnie tak samo jak jego dom. Tak samo, ale to nie jest to samo. Otwiera mu kobieta, która krzyczy tak samo jak żona Szlemiela. Szlemiel, gdzieś ty był? A Szlemiel mówi do niej. Proszę pani, to jest pomyłka. Ja nie jestem pani mężem. A gdzie jest mój mąż? Pyta kobieta. A to nie moja sprawa. Mówi Szlemiel i zaczyna jej wyjaśniać, że on jest Szlemielem z hełma pierwszego po drodze do Warszawy. I zza pleców kobiety wybiegają dzieci i krzyczą... Tato! Tato! A on mówi... Bardzo mi jest przykro, ale ja nie jestem waszym tatą. To jest pomyłka. Ja jestem Szlemiel pierwszy z hełma pierwszego, a to jest hełm drugi. I wtedy kobieta sadza go przy stole, daje mu jeść i kładzie go do łóżka.
i idzie po radę do Rady Mędrców Miasta Chełma. No i oni przychodzą. Szlemiel śpi i słyszy hałas. Otwiera oczy i widzi nad sobą mężczyzn. I już chce krzyknąć. Proszę stąd wyjść, to jest moja prywatna przestrzeń. Ale przypomina sobie, że nie jest u siebie. A oni stoją nad nim i radzą. Co też się właściwie stało? On im opowiada całą historię swojej wyprawy i w końcu przewodniczący tej rady mówi do niego: Szlemiel, ale może ty się po prostu obróciłeś? A Szlemiel mówi: A czy ja jestem wiatrak, żeby się obracać? I wszyscy widzą, że nie jest wiatrakiem. I zgadzają się, że to się właśnie wydarzyło w tej historii. I już mają iść, kiedy jeden z nich mówi: Ale to jak to będzie? Że obcy mężczyzna będzie teraz mieszkał z obcą kobietą? Musimy go stąd zabrać. Wtedy głos zabiera żona Szlemiela, która mówi: Nie zgadzam się na to. Ktoś musi pilnować moich dzieci i to będzie on. I Rada Mędrców się na to zgadza. I nawet wnosi taką uchwałę, żeby gmina Chełm płaciła Szlemielowi 5 groszy dziennie za pilnowanie dzieci Szlemielowych. I ona jest bardzo szczęśliwa, bo to jest pierwszy raz w ich życiu, kiedy on zarabia jakiekolwiek pieniądze. I tak się kończy ta historia. Tak się kończy. Że Szlemiel zostaje tam i ma dużo czasu na rozmyślania. Siedzi na progu swojego domu. I myśli sobie takie rzeczy, których się nauczył w szkole. Świat jest pełen cudów i tajemnic, ale człowiek zasłania je swoją małą dłonią. Albo... Ziemia jest wszędzie taka sama, a cały świat to jeden wielki hełm. To jest... To jest wow! Bardzo lubię tę historię. Ona według mnie ma wszystko, co ma dobra historia. Jest melancholijna, śmieszna, nieoczywista, skręca w jakimś momencie, prowadzi nas przez coś i doprowadza do sytuacji, że naprawdę jesteśmy z tym Szlemielem w tym jego przekonaniu, że jest ten Chełm drugi. I on po prostu doszedł gdzie indziej, a nie wrócił. Ale jest też o tym patrzeniu innym okiem na rzeczy, które się zna. I jest też o tym, że jak się wyszło, to nie można wrócić. Nie można wrócić. Że miejsce to nie jest tylko przestrzeń, ale też czas, który upływa i jak się je opuściło, to nie można wrócić do tego samego. Bo ono już nie jest to samo. Takie samo, ale nie to samo. Więc ta historia ma też taki wymiar. Dotyka po prostu czegoś takiego bardzo, nie wiem, życiowego, emocjonalnego. Tak, tak. Jest bajką, jest absurdalna, a jednocześnie nie jest. Bardzo dziękuję za tę historię. Super. Ja w ogóle cały czas o tym myślę. Co jeszcze tam jest? Ale też jak właśnie pani powiedziała o tym, że nie można wrócić, bo jest upływ czasu, ale też jak w naszej głowie się zmienia, to powrót do tego samego miejsca to mi przypomina, jak jedzie się na studia i wraca się do domu rodzinnego. Dokładnie. Po pół roku. Dokładnie. I nie ma tego miejsca. Nie ma już tych ludzi. Inaczej się na nich patrzy i oni są już kimś innym, bo nam się zmieniło coś w głowie. To jest o tym. To jest o tym, że... Bo to nie jest taka historia odysejska, prawda? Że tam, nie wiem, 20 lat go nie ma i wtedy, no, umówmy się, po 20 latach to nikt nie jest już sobą, prawda? Prawda. Bo to jest pół życia, ale Szlemiela nie ma przez chwilę. Przez krótki czas. I nie może wrócić. Nie może. Singer tam pisze jeszcze właśnie w tej swojej dużej wersji, że on czasami sobie myśli o tym, co jest jakieś takie przejmujące bardzo. A co tam w tym hełmie pierwszym? Co tam u jego żony? Co tam u jego dzieci? Ma je tutaj, nie? Ma tych wszystkich bliskich, ale głową jest gdzieś indziej. Już tego nie ma. Tak. Dla mnie to jest taka historia właśnie bardzo... Ona jest też związana z jakimiś takimi życiowymi przygodami. Tak, tak. Albo rozmowy z kimś. Jak powiemy komuś bliskiemu o czymś ważnym i nawet dotyczące
dotyczącego tej relacji, czy no... Wyjdziemy w jakąś drogę tej rozmowy i potem próbujemy w codzienności, żeby było tak samo i już jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Już nie da się wrócić. Było to słuchowisko dokumentalne Kiedy jesteś pomiędzy wodą a lwem morskim, uciekaj. Reżyseria Dorota Bator. Dramaturgia Dorota Bator, Anna Wieczorek, Krzysztof Kopka. Muzyka i dźwięk Magdalena Gorwa. Realizacja nagrań i miks Kamil Biedrzycki. Wystąpili Antonina Federowicz, Magdalena Gładysiewicz, Anna Karbowiak, Marcelina Kieres, Teresa Kowalik, Anna Wieczorek, Anna Zachciał, Dominik Skwarek, Piotr Starczak. Słuchowisko powstało w ramach projektu Opowiadacze w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.